To już trzeci oddział suwalskiego szpitala, na którym wykryto zakażenia koronawirusem. Najpierw była to ginekologia, po niej neurologia. Oba oddziały pracowały w ograniczonym zakresie, ponieważ brakowało na nich personelu. Trafił na kwarantannę. Teraz dodatnie testy pojawiły się u pacjentki onkologii, a także u lekarki i pielęgniarki pracujących na tym oddziale. Do dyrektora suwalskiego szpitala wysłaliśmy w poniedziałek rano szereg zapytań, między innymi dotyczących testowania personelu, zabezpieczenia pracowników w środki ochrony osobistej. Próbujemy także dowiedzieć się, czy personel medyczny świadczy pracę wyłącznie w naszej placówce, czy też pracuje w innych zakładach. Władach Opieki Zdrowotnej. Zapytaliśmy również dyrekcję placówki, jakie kroki zamierza podjąć, by zminimalizować ryzyko kolejnych zakażeń. Wciąż oczekujemy na odpowiedź. Ogółem podczas ostatniego weekendu w mieście potwierdzono pięć nowych infekcji. Wynik ostatniej kobiety dotarł do inspekcji sanitarnej w poniedziałkowy poranek. W województwie podlaskim w ciągu ostatnich trzech dni Potwierdzono 58 zakażeń. Liczba zainfekowanych od początku pandemii przekroczyła 1600 przypadków. 39 osób zmarło. Pobliski powiat augustowski w zeszłym tygodniu trafił na niebieską listę powiatów zagrożonych wdrożeniem zaostrzeń sanitarnych.